Dzień dobry, witamy na naszym kanale Sklep z Petardami. Dzisiaj przyjrzymy się kolejnej kolorystyce rewolweru hukowego Eagle Viper 2,5 cala. Dzisiaj będzie kolorystyka matte black, czyli czarny mat. Model, kolorystyka, numer seryjny. Póki co mieliśmy na kanale ten. Tych nie było, być może ten się pojawi. A przyjrzymy się tej. Ogólnie jej tu nie ma, nie wiem czemu, może jeszcze... Nie wiem, to jest jakaś nowość, no nie wiem, niestety nie powiem na to pytanie. Typowo walizce, tak jak każdy model, który mamy w wersji. Solidna, porządna walizka. Zapięcie zasuwne, otwieramy. I tak to wygląda. Gąbeczka. Nowe modele pistoletów od producenta prawdopodobnie. Karta gwarancyjna. No i instrukcja obsługi. Jak widzicie, to jest schemat rewolweru. Warunki, ładowanie, wystrzeliwanie rac. No takie kwestie techniczne, jak tego używać. Co za bardziej interesuje z tej walizki, to oczywiście nasz rewolwer. Jak widzicie, czarny matowy. Tu jeszcze oliwa. Bardzo ładnie się prezentuje. Numer seryjny wybity, model pistoletu i tutaj też model. Bas. To znaczy, że ma oznaczenie takie w Unii Europejskiej, o ile nie wiem czy na świecie, że nie wymaga pozwolenia. Na ten zakup trzeba będzie ukończone tylko 18 lat. Broni nie trzeba tej nigdzie zarejestrować, ani nie trzeba mieć żadnych uprawnień czy coś takiego. Wystarczy mieć 18 lat. Kaliber broni, kaliber. Żeby otworzyć, przesuwamy ten przycisk do środka, w stronę bębenka, tak? I o tyłu palcem przesuwamy sobie. Bębenek się wysuwa. Do środka wejdzie 6 sztuk amunicji long. Takie o. Dedykowana amunicja 6 mm long Pobieda, która jest w naszej ofercie. Oczywiście link do niej będzie podany w opisie. Każdy rewolwer ma przypisany ten numer seryjny. O, jeszcze tutaj na bębenku. I tak, każdy rewolwer ma świadectwo broni alarmowej sygnałowej. I to jest takie świadectwo, które dopuszcza nas do i zakupu, i posiadania tej broni bez zezwolenia na terenie Unii Europejskiej. Numer seryjny, rok produkcji, kaliber, no i model pistoletu. Tak to wygląda. Jeśli chcemy strzelać sobie racami, to oczywiście nakręcamy nasadkę. W tym filmie niestety nie pokażę Państwu, jak wygląda strzelanie tymi racami, ale na innych naszych filmach jest przedstawione, jak wygląda i strzelanie z amunicji z rac. No i tak to wygląda. Żeby strzelać, to co? Wysuwamy, ładujemy sobie amunicję, cyk cyk, 6 sztuk, albo ile tam Państwo sobie życzą. Zamykamy, nakręcamy ten kominek, nasadkę, jak to tam nazywa. Oczywiście można to zrobić wcześniej. No i nasadzamy sobie racę. Racy tutaj mam akurat knalpatrony hukowe, bardzo głośne. No, żeby wyszeli, to zawsze musi być ta tulejka na zewnątrz. Cyk. I jak chcemy, to strzelamy po ukosie, tak jak wie Państwo. Wiedzą Państwo, tylko po ukosie pod górę. No ewentualnie można trochę niżej, tylko sobie raca leci klusy i szybciej wybuchnie, nie? Racje, jakie mamy, to są hukowe, kolorowe, zbliżące, tego jest no, kilka modelów. Na pewno ktoś, każdy znajdzie coś dla siebie. No i co? Produkty są dostępne w naszej ofercie, świeża dostawa. Sprzęt porządny, naprawdę jestem pod wrażeniem. Oczywiście polecam i do samoobrony, do puszczenia zwierząt. Każdy tam ma jakieś swoje inne potrzeby. Warto mieć, może i nie. Ale jeśli ktoś jest fanem, to na pewno nie będzie zawiedziony. Także linki w opisie do amunicji, do rewolweru, do rac. Każdy znajdzie coś dla siebie, zapraszamy serdecznie, wszystko jest dostępne. W razie pytań zostawiam też numer telefonu do nas i można się odzwonić. Zapraszamy, pozdrawiam.